ze psem. Teraz tak nie wiem, że naprawdę tam się będzie pewnie gdzieś. Teraz przemyślę, na wszystkie chodzi. Jednocześnie sobie coś drugą ręką mogę nagrywać przecież, bo mogę używać telefonu. Więc dlatego nagrywam. Bo ja na razie trzymam psa, a w drugiej ręce telefon. Nie wiem, nie wiem, co to już mówić. Bo wejść po prostu samemu. Bo przecież tak nie można. Samemu nagrywam, nie można się jak rozmawiać. No wiadomo, że samemu jestem, że nie rozmawiam z nikim. Dobra, sobie idę nagrywam. Tak po prostu chodzi mi się, ale też wolę coś nawet nagrywać siedząc zapewne cały czas w domu. Ale być przynajmniej obecnym na YouTubie. A z drugiej strony wiem też, że jest zbyt niemiłego. Ale to nawet wychodząc z psem. Z psem przecież mówię. A przecież to już jest moja mój telefon, więc to jak mi pies potłonie mi się wybrać i telefon potłuczę, to mi się potłucza. To, że nagrywam jednocześnie, to nikt nie może mi uwagi zwrócić. Naprawdę jest masakra teraz. Pamiętam, jak się to zaczynało, to wszystko. Mówiły, że 14 dni. A teraz, po tych 13 dniach nagle przedłużyli. To już jest naprawdę masakra z tą kwarantanną. Tyle dobrze, że mi się już skończyła. Że mnie już nie obowiązuje. Czyli mogę po prostu nagrywać. No i mogę już wychodzić, ale też wolę, w końcu to nie było. Czyli to jest sobie już jeszcze jest, żeby nie dostać kary. To po prostu wolę wyjść z psem. Więc psa co wychodzę i nagrywam, wtedy mi uwagi nikt nie może zwrócić. Nie wiem, czy go
dzisiaj wrócić. Czyli w czwartek, 2 kwietnia, wrócić go. Czy poczekać z nim do piątku, do trzeciego. No to się nie przyjdzie, nie chciałam coś tak grać. Wczoraj grałem, wróciłem. Będę tak codziennie nie wrzucać. Ale też jest o pomyśle. Albo wrzucam dzisiaj w wolnej chwili, albo zostawiam to na jutro. Zatrzymałem się do was, policja przyjeżdżała. To musiałem się zatrzymać na łacie, mniej więcej razy. Było to, żeby uciekać, żeby być przeszkolonemu na to. No w sumie z jednej strony mi się podoba to, bo nie musiałem do szkoły. Na szczęście mi w szkole teraz już jest zniesiona kwarantanna i są tylko dni wolne przez dyrektorkę. Ale wolno się trzymać zasad takich jak była kwarantanna, bo nigdy nie wiadomo, czy nie wyjdę gdzieś. I nagle policja zbiła i ma tego nie chce. Ja po prostu wychodzę się tam swoim. Wiem wtedy, że mandatu nie dostanę, bo z psem trzeba choćby jest obowiązek. A nie, że tak jak ci którzy mówią, że łamanie kwarantanny, to nie jest łamanie zasad kwarantanny, tylko wyjście z psem, bo pies musi. Pies nie powinien do się zasnąć na dworze. Więc tylko to dlatego to nagrywam i nie łamię zasad, bo mam psa. Ja jeszcze mam taką trochę rozkminę na opisie filmu. Nie wiem jak ten tytuł nadać temu filmowi. Bo wczoraj właśnie wrzucałem też był tytuł z kwarantanny spacer z psem, ten Volvo. Jeszcze parę pracy można pochodzić. Potem posiedzieć w domu. No niestety znowu w domu. Potem pomyśleć, czy to dzisiaj opublikuję, czy jutro. Ale nie wiem, może dzisiaj wrócę. A jutro
prostu rzucę na się następny film, teraz taką wolną stronę kosmami. No to i tak wiadomo, że to no, będę widział i chodził. To się z nią nie opłaca. Więc to też jak wyjdę z psem, po nas dłużej coś to nagram. Na pierwszy to jest pierwszy tydzień to ma widziałem, to jeszcze. Ale już po tym pierwszym tygodniu to już taka nuda zaczęła być. No po prostu no, nie chce się już siedzieć. Ale to jak widzę nawet przez okno. Po prostu jak większość ludzi. Ponieważ my byliśmy z psem, a nie sami, a z psem można, a nawet jest to obowiązek. Więc dlatego się po prostu nie boję, nawet nagrywam ten film. Bo i tak wiem, że no, nikt mi nic nie zrobi, nawet pana czy nie miał. Proszę was już też, jak oglądacie to, dajcie łapkę w górę lub w dół, nie gniewam się za negatywne. I chciałbym też, bo próbuję rozkręcić kanał i będzie to motywacja dla mnie. Jakby zaczęło mnie parę osób, no chociaż no tak 10-15 osób, subować, żeby subiki dały. Bo kurczę, no naprawdę. To by mnie bardziej zachęciło do nagrywania takich filmów, że częściej albo i może nawet codziennie. Chociaż w roku szkolnym pochodzę ogólnie z zawodówki od tej klasy, to w roku szkolnym tak nie mam za dużo czasu na nagrywanie filmów. Ale te wakacje, czemuż by nie? W wakacje mogłem zawsze znaleźć jakiś czas i ponagrywać coś i wrzucać na YouTube, że nawet mogłem codziennie. Dlatego tych codziennych filmów to wolę na razie nie obiecywać, bo nie wiem czy jak to będzie z tym dalej. Po prostu trzymałem gdzie na to czas, więc codziennych filmów na razie nie obiecuję. Może w wakacje takie będą codzienne, takie nawet codziennie po 5 minut, 6. No a tak jak na razie z tymi osobami, tam parę osób, tak z 5 osób, może 6 osób ogląda mnie, no to na razie z wami, z tymi widzami, o których mniej więcej wiem, bo mnie ściekają się, że kilka osób się kiło mój film. Na razie z wami się żegnam, siemano, do zobaczenia w następnym filmie.